Cześć, dzień dobry. Z tej strony Weronika. Witam się z Wami w kolejnym naszym spotkaniu podcastowym. Podcastu, oczywiście, Emocja, Życie. W związku z tym, że jutro. Tak, jutro, bo nagrywam to w czwartek. Więc mówię jutro, ale dla Was to będzie już dzisiaj. Więc można powiedzieć, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Podcastów. Więc pomyślałam sobie, że Spontanicznie usiądę. Nagram dla Was taki odcinek dodający troszeczkę wiatru w Wasze skrzydła, dodający troszeczkę wiary, dodający trochę jeszcze odwagi też do tego, żeby robić to, co chce się robić. Ja, jak będzie w tym roku trzy lata już, jak myślałam o tym, żeby zacząć nagrywać podcast. Um, miałam bardzo dużo różnych obaw. Tak jak przed każdym, przed każdą rzeczą, którą chcemy zrobić i która jest dla nas w ogóle nieznana, ale gdzieś tam czujemy, że chcemy to zrobić, bo nie wiem, marzymy o tym, chcemy spróbować, widzimy, że mamy jakiś potencjał, widzimy, że możemy coś od siebie dać innym. I um, ja wtedy potrzebowałam takiego przysłowiowego kopa, takiego właśnie wiatru w skrzydła moje. I moim takim wiatrem była Justyna Mazur, którą serdecznie pozdrawiam. Jeżeli będzie tego słuchać, na pewno ją znacie. Która jedną czy dwoma wiadomościami, które wymieniłyśmy na Instagramie, dodała mi skrzydeł, żeby zrobić to, co chciałam robić. I tak naprawdę to ona... Była takim moim może światełkiem w tej drodze ku temu, żeby zacząć nagrywać. Ponieważ pewnie bym się za to nie zabrała, gdyby nie ona. Więc nie wiem, czy kiedykolwiek jej to mówiłam, także jest, jeżeli tego słucha słuchasz, to bardzo Ci dziękuję za to. Myślę, że w wielu kwestiach wy też mieliście, czy macie takich ludzi, którzy. Dali Wam takiego wiatru w Wasze skrzydła i zaczęliście robić coś, o czym marzyliście, o czym myśleliście już bardzo długo, ale potrzebowaliście takiego dopełnienia w postaci wiary w Was po prostu. Także ja dzisiaj daję każdej z Was i każdemu z Was taką właśnie wiarę i odwagę, której sama jeszcze nie mam jakoś tak w pełni, bo cały czas nad tym pracuję. Ale myślę, że będę mogła być dla kogoś z Was taką iskrą, takim światełkiem, do tego, żeby dać Wam właśnie tej odwagi i wiary, żebyście robili to, co chcecie robić, to, co gdzieś tam myślicie, żeby zrobić, ale się boicie, obawiacie się wielu kwestii. Czy to jest obawa przed opinią innych, czy to jest obawa przed tym, że sobie nie dacie rady, że nie będziecie konsekwentni. Że w przypadku właśnie podcastów, czy nie będziecie um, mieli tematów do, do tego, żeby to kontynuować, żeby, żeby być wytrwałem w tym, to ja chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że um, po prostu to zróbcie. Po prostu to zróbcie i zobaczycie, um, czy to jest dla Was, czy nie. Ale dzisiaj chcę Wam dać tej odwagi do tego pierwszego kroku. Um, Myślę, że podcast, podcasty ogólnie w Polsce teraz przechodzą taką, może powiedzieć, drogę. Bardzo się rozwijają i jeszcze się będą rozwijać, więc to jest jakiś potencjał, to jest jakaś taka ścieżka i to jest taka, taka gałąź właśnie w tej drodze. Jeżeli chcemy coś powiedzieć światu, jeżeli chcemy do kogoś dotrzeć, jeżeli chcemy kogoś wesprzeć, jeżeli chcemy komuś pomóc. Tak więc, jeżeli masz pomysł na siebie jakiś, jeżeli chcesz o czymś porozmawiać, jeżeli mm, masz jakąś konkretną wiedzę y, albo chociażby masz doświadczenie tak jak ja i chcesz się nimi podzielić, bo czujesz gdzieś w środku, że to, że się nimi podzielisz, to pomożesz innym, że może pomożesz w ich drodze, pomożesz im zrozumieć pewne rzeczy, pomożesz im. Mm, Pomożesz im w ich życiu, tak po prostu. A przecież to jest bardzo ważne, żeby pomagać innym. Mamy taką potrzebę ogólnie. Także jestem pewna, jestem przekonana, że jeżeli myślisz o tym, żeby zacząć nagrywać podcast, to na pewno gdzieś wiedzę, doświadczenie, coś do powiedzenia masz. I ja chcę ci dzisiaj dać tego już mówionego kopa żebyś zaczął, zaczęła to robić. I po prostu nawet nie musisz mieć jakiegoś y, super wypasionego mikrofonu. Y, naprawdę można pierwsze podcasty, żeby zobaczyć, czy to w ogóle w twoim przypadku się sprawdzi, możesz je nagrać y, na mikrofonie w telefonie. Znam takie osoby, które, które tak zrobiły i, i dopiero później zobaczyły, czy dalej Warto w to inwestować. Dlatego usiądź, nagraj tymi narzędziami, które teraz posiadasz, i tą wiedzą, którą masz. A wiem, jestem przekonana, że, że taką masz i masz coś do powiedzenia światu. Jeżeli o tym myślałeś, to może niech ten dzień, Międzynarodowy Dzień Podcastów, będzie tym takim dniem. I to, że. Te słowa usłyszysz, te moje słowa. Mam nadzieję, liczę na to, że to będzie taka iskierka, taki kop do tego, żebyś zaczął, zaczęła nagrywać. Ja mocno trzymam za Ciebie kciuki i, tak jak mówię, podcasty się rozwijają, będą się rozwijać w Polsce. I myślę, że jeżeli masz w planach. To zrobić i myślisz o tym, żeby zacząć nagrywać podcast, to to po prostu zrób. Naprawdę. Yy, także już nie przedłużając, bo to jest naprawdę spontaniczne, ale z głębi serca pomyślałam, że, że chcę przy właśnie tym święcie podcastów o tym wspomnieć, bo jak mówię, to co kiedyś sama dostałam, teraz chcę dać yy, również i Wam, i Tobie. Słuchaczu, który mnie słuchasz, i myślisz o tym, żeby sam zdobywać słuchaczy. Tego ci życzę i ściskam cię mocno. Dodaję Ci, dmucham Ci wiatrem, dmucham Ci takim pomyślnym wiatrem w Twoje skrzydła. Niech i będą dawać Ci możliwość do tego, żebyś latał, latała wysoko w, tych swoich, w tym swoim podcastowym świecie. Także. Jeszcze raz ściskam. Dzięki Ci za dziś. E, I co? I wszystkim podcasterom, podcasterkom w ten Międzynarodowy Dzień Podcastów. Życzę wszystkiego dobrego. Życzę właśnie nam, nam, w sumie w sobie też wytrwałości. Życzę nam, żebyśmy nigdy, właśnie nie wątpili w to, że, że robimy dobrze, że chcemy się czymś dzielić, że. Że to, co robimy, ma sens, bo to jest chyba najważniejsze. Także podcasterzy, podcasterki, ściskam Was mocno. Życzę nam wszystkiego najlepszego i Wam przyszłym podcasterom również tego samego. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Buziaki, papa.